Oj, dobra, zaczynamy następną rozgrywkę. Jejo, z kim jest następny? Haha, z Call of Juarez. Ja tu nie mam zamiaru ginąć, wygin to. Jejo, jest. Nie ma jeszcze punkta. Dobra, nie ma. Cholera, by jasna skurowa. No, już mogę wychylać się? Gdzieś do wkurzy żyjesz. Coraz mniej mija mój kurz. Fajnie. Chyba karabin będzie. Oj, jeszcze lata tutaj. Nie. To jest najlepsza ochrona chyba, czy osłona. Nie dostał? Tak dostał. No zaraz ich czas. Ojej, dupki, jesteś ta. Ojoj, się was nie boję. Bo nie żygam, jak wy. Nabojami żygata. Żygaj, kutafonie. Żygaj, gnoje. A, jasne. Co jeszcze powiesz? Kurczę, syn. Nie mam dosyć idiotów. Dobra, wychylisz łeb? Jest, dostał! Ile was tu jeszcze będzie, co? Ciekawa jestem. Koniec? Wydymiacze? Nie? Frajer. Bronie. To wam przypierdzielonie. Jeszcze mogę. Jezu, jakie słowa myślam dziwacznie, dobra. Gdzie jesteś ty, cholero, jakaś czerwona w bandamie. Do widzenia. Żegnamy! Reklamy! Dobra, z kobojami. Dobra, szukamy jakichś naboi. Tu jeden jest, czy ktoś robił w kibelku i już nie zrobi. Czekaj, szukam jeszcze broń. Mam tu, o jest, woda nie. Woda nie jest dobra. Dla kowboja. Boże, co tam strzela? Chyba strzela. Gdzie ty strzelasz? Frajerze. Cię chyba nie widziałam. No gdzie strzelasz? Coś ci nie widzę wcale. Będą. Strzelasz do mnie? Ciekawe gdzie. No gdzie strzelasz? Aha, no ten chłopak tarczownik, tak? Chce się nawalać? O, aż wejdą! O, patrz tam, wy! Wy jakie mędy idą. Bawić? No, może chodź, przechodź. Nie wiem. Taki akcji! O masakra, nie grałam takiej akcji. Jezu, dobra, okej. O Jezu, dobra, jeszcze trochę. Gdzie mam teraz lecić? O,
mocno. No jakieś tarczowniki wypierdzielać do Afryki. Oj, 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 oj. Gdzie? No co? Frajery. Ślepa jestem, czy co? Zwykle teraz słyszę te frajery. Gdzie? Na wozie? Nie. Pod wozem? No gdzie? O, tam coś chyba. A tu. Ty Franco jedna. No, spadaj gnoju. There were carts everywhere, piles of lumber and God knows what else for people to hide behind. That really was one hell of a sawmill. Quite an impressive operation. Imponująca lokalizacja, tak. O cie kurde. No to gdzie ta twoja imponująca lokalizacja jeszcze? Gdzie? Tam? No, pozbieram szybko te amunicje. Tylko dwóch teraz. Którą? Mańkę mam iść tutaj gdzieś? Jeszcze raz. A tu? And where was Curly Bill? Did you see him? I'm about to get to that, Ben. Patience. Tak, dojdziesz do tego, jasne. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly... Consider your picture painted. What happened next? Well, finally, the bastards that were still alive made a last stand. O, to chodziło jakiś wodospad. O, imponujący. O, mam sekrecik. Jejo. Dobra. Johnny Peter Ringo urodził się 3 maja 1850 roku. Zakończył zaś swój pewien przemocowy żywot 32 lata później, 13 lipca 1882. Historia zapamiętała go przede wszystkim jako zręcznego rewolwerowca w ostatnich latach swojego życia związanego z gangiem kobojów. W latach 1874-1876 Ringo zdobył reputację groźnego człowieka, walczącego w wojnie w hrabstwie Mason.
powodów związanych z tą waśnią czynów spędził prawie 2 lata w więzieniu, zanim wycofano zarzuty wobec niego. Niedługo po przybyciu do Arizony podpity Ringo postrzelił człowieka w salonie tylko dlatego, że tamten odmówił postawienia mu whisky, twierdząc, że woli piwo. Nic dziwnego, że w okolicach Tombstein Ringo cieszył się później sławą osoby o nie najlepszych manierach, zwłaszcza gdy wypił. Z drugiej jednak strony na jego kiepską reputację mógł mieć spory wpływ fakt, iż w świetle opinii publicznej często konfrontowało go z dobrymi erpanami. 14 lipca 1882 roku Johnny Ringo został znaleziony martwy z raną strzelową na głowie. Został znaleziony martwy z raną postrzelową w głowie i rewolwerem w dłoni. Siedział w rozwidleniu drzewa bez butów, które wcześniej uwiązał przy siodle, tak jak to zazwyczaj robił odpoczywający koboje, by chronić się przed niespodziewanym okoszeniem skorpiona. Do dziś nie wiadomo, czy król kowbojów został zamordowany na przykład przez Wade'a, Erpa lub Doka Holiday'a, czy też najzwyczajniej w świecie strzelił sobie w łeb, gdy już życie gdzie do reszty mu zbrzydło. Aha, dobre. Wszystko przeczytałam, dobra, Ringo, Clayton, Kit, stróż prawa, 6 z 54 zabranych, no to nieźle. Gdzie mam teraz iść? Tam coś. Tam. Zbieram broń, nie wiem. Piękne widoki, jasne, super widoki. To gdzie mam iść? Dobra, znaczkę jakoś znalazłam. Curly Bill, Johnny Ringo, and his compadres took off into the lumber yard, and I followed after. Koniec? Co to jest? Pokonaj? Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil! You working for Wyatt? This is it for you! Did that sumbitch Earp send you to kill me? Kurde jesteś już nie ty butsu! Ty butsu! Get him, boy!
zwalnięty. A, do dupy broń się wzięła. Super. Już byś kurwa nie żył. Gdzie to jest but? Pierdolony. Gdzie tu kupu? Ale se pięknie lamie. No to jest dobra, zabij. To dobra, zabiję za tego. Zaraz pożałuję, że się urodziłeś. No, gdzie bo ty jesteś? This ain't my day to die. Be right here if you need. Nie, to od dupy. Po co zmieniam tą broń? Teraz wracaj i zmieniaj broń. Mam tylko dosyć. Gdzie ta cholerna broń? O, za cham. Spadaj, tym debilu. Ta cholerna broń była. Latać jakimś flyerem. Nie, granatem. Zaraz mówię jedną granatem. Nie, zaraz mówię jedną granatem. Przysięgam. Te granaty. Are you saying they ran? Cowardice was not in Ringo nor Curly Bill's nature. No, sir. I never said they were running scared. They just wanted me out in the open. Time to dance with the devil! Hey! You working for Wyatt Earp? Did that some bitch Earp send you to kill me? Come on out, son! Masz odnów. Ja jestem w wodzie, a ty jesteś śmieciem. Tylko w wodzie, Gdzie ten frajer? No co, pokonaj, pokonaj. Jak on lata? Nie wiem, gdzie lata. A tam jest coś, co próbuje. Frajer. Tak jeszcze nie, szajpie. Gadający z kurwy syje. Latasz gdzieś?